To inny. Już jest dawno temu po wyjeździe na chałupy. Nie wiem w sumie, czy dodam tutaj do tego filmiku część, gdzie byliśmy nad morzem. Bo się okazało, że kamera mi padła po jednym dniu i nic konkretnego tam nawet nie nagrałam. Marzy mi się, żeby mieć taki kącik po prostu do robienia kawy, żeby mieć ekspres, żeby mieć jakieś syropy do kawy. Problem jest taki, że ja rzadko kiedy lubię kawę z ekspresu, dlatego że zazwyczaj ziarna mi nie pasują. Więc wyobraźcie sobie teraz to, jak ja mam ekspres, ile ja bym musiała siana wydać na to, żeby w końcu mi jakieś ziarna zasmakowały. No więc piję zwykłą rozpuszczalną Nescafe Crema. Chyba. Jest przepyszna. Moja ulubiona kawa. Oh my god, serio. Jak macie jakikolwiek sposób na wypadanie włosów, to po prostu błagam down there mi napisać, bo dosłownie garściami mi wychodzą te włosy i jakby okej, okay, I know, trzeba iść na badania. Wam też o tym w ogóle przypominam, bo ja z badaniami zawsze jak najpóźniej wszystkie badania, a to tylko dlatego, że jak mnie znacie, wiecie, że ja się boję igieł, żył i dla mnie pobieranie krwi to jest po prostu cały dzień stracony i cały dzień w dupę. I love myself today and every day. Przeszłam przez mini atak paniki, dlatego że nienawidzę wjeżdżać na jakiś parking, który nie jest mi znany. I wjechałam na parking do jakiejś galerii, w której jestem może drugi raz w życiu w Poznaniu, ale nigdy nie byłam tutaj na parkingu. I tu nie jest nic oznaczone, ja nawet nie... No dobra, jakby walić, to nieważny jest ten problem. Idziemy do Lumpeksu, bo tu jest podobno jakiś Vive Lumpex, który jest podobno fajny. Siedem rzeczy i będziemy je teraz po kolei wszystkie mierzyć. Przeszłam ten lumpex 4 razy. Gdzieś nie mogę tak myśleć, nie mogę myśleć po długiej chwili, tylko muszę się naprawdę zastanowić, bo nie chcę niepotrzebnie wydawać pieniędzy. Ale fajne, bo jest taka lekka. Są poduszki. Wczoraj oglądałam TikToka laski, która pokazywała z lumpa piękne koronkowe rzeczy i mówię, muszę iść do lumpa po coś koronkowego. Oh my god, to leży idealnie. Idziesz ze mną. Katapusy pomysł. I teraz to będę potrzebowała tego itemu, żeby to zagnać. I to jest dla... Tylko lipa, gdzie mi widać, jest za duża. Ale ja ją zmniejszę, ja ją muszę wziąć. Ona jest przepiękna. Będę najseksowniejszą osobą na świecie po wyjściu z tego lumpeksu. Plecy. Oh my god. Testujemy. Pierwszy raz na topie, to jest to mango dragon fruit na lemoniadzie. O Boże, zajebista. Tak tutaj, jak widzicie, mój dorobek życiowy. Jak ja ci to pokażę, co ja znalazłam, to zwariujesz razem ze mną. Są to spoty, nie? Nie, są za duże, są za duże. Wisząca dupa, czyli mój ulubiony styl. Kocham, jak dupa tutaj w stylu wisi. Przynajmniej dla ciebie jestem płaska. Są długie jak cholera referencyjne. 38? Ue, to dlatego są mi za duże.
Myślałam, że wziąłam 36. Ja po prostu się tak podierałam już tymi, słuchajcie, spodniami, że ja sobie wyobraziłam w głowie, że jest rozmiar 36, bo zazwyczaj spodnie biorę 36-34, ale takie luźniejsze, bo zawsze mi 36. I ja sobie to zwizualizowałam, nie, okazało się, że nie ma w ogóle takiego rozmiaru tutaj w tym sklepie, więc wrócę do domu, od razu je zamawiam. Szykuję się do kina, idę na Oppenheimera i mega się cieszę. Chyba nawet bardziej, tak szczerze mówiąc, niż na Barbie. Zabieram was ze sobą. Cześć. Właśnie się ubrałam. I dzisiaj jest dla mnie bardzo wielki dzień. W sensie ja wiem, że dla kogoś to może być głupota i może być to dziwne, ale dzisiaj idę na randkę sama ze sobą. Ja ogólnie bardzo lubię spędzać czas sama ze sobą. Bardzo. W sensie mi w ogóle nie przeszkadza to, że ja jestem sama, bo to nie znaczy, że ja jestem samotna. To znaczy, że jakby ja lubię naprawdę być sama ze sobą i mi nie przeszkadza moje towarzystwo. Ale ja się tak przyzwyczaiłam do tego, żeby spędzać czas sama na zasadzie w domu albo co najwyżej iść sama na spacer. Ja przestałam naprawdę wychodzić ze swojej strefy komfortu. Ja muszę to zmienić, bo ja wiem, że jakby jestem młodą kobietą i muszę poznawać siebie bardziej. A jak masz się poznawiać, jak nie w sposób taki, że wychodzisz ze swojej strefy komfortu. Więc stwierdziłam, że jakby czemu tego nie zrobić dzisiaj? I zabieram sama siebie do kawiarni. Jakby nie muszę robić wielkich kroków, wystarczą małe kroczki do tego, abym się przyzwyczaiła do swojego towarzystwa w niekomfortowych sytuacjach. Oh my god, przecież na randce trzeba pachnieć. Ja się serio stresuję. Nie wiem. Jest to dla mnie, nie wiem, takie inne. Jest to inne i dlatego się chyba stresuję, jakby jest mi to nieznane. Tak działa nasz organizm. Jakby nie mam się czego bać, przecież znam siebie. Siedzę już tutaj prawie półtorej godziny i powiem wam, że jest mega, mega miło. Jakby jestem serio zaskoczona. Jeszcze, wiecie, tak jak, nie wiem, byłam w Rzymie, albo gdzieś tam w Londynie, albo w Hiszpanii, sobie siadasz po prostu i pijesz sobie kawkę. To życie jest takie mega wolne i niczym się nie przejmujesz, to ja teraz się tak czuję. Jestem mega spokojna i siedziałam teraz nad jakimiś tam mailami, musiałam kilka rzeczy ustalić. Myślałam, że wiecie, bym siedziała w słuchawkach, a doceniam bardzo taką chwilę, jak jest teraz właśnie, jak słyszę to miasto. Więc nie jest takie źle, jak myślałam, że może być, jest fajnie. Ubierałam sobie właśnie świeżą pościel i naprawdę change my mind, ale czy jest w ogóle serio lepsze uczucie niż położyć się w świeżej pościeli? Kocham to najbardziej na świecie, w sensie mam wrażenie, że wtedy jestem najbardziej wyspana. Wiecie, gonimy cały czas z jakimś ideałem, ideałem siebie, ideałem naszego życia, albo tkwimy w tym lęku, w tej takiej panice, że nie wiem, nie dzieje się tak jak chcemy, nie układa nam się, to potem się stresujemy, nie mamy wystarczającej ilości znajomych, nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy. I doszło do mnie wczoraj właśnie na tej randce, jak bardzo potrafimy zatracić się w tym wszystkim, zapominamy o sobie, zapominamy o tym czasie dla siebie i wiecie, to jest tylko takie strasznie płytkie gadanie, że ostatecznie zostajemy sami, trzeba dbać o swoje szczęście. Ile jest takich sytuacji, że może i tak mówicie, a niekoniecznie tak robicie. I ja zrozumiałam to w tej sytuacji, że ja tak mówię, ale ja tak nie robię. Moje czyny tego nie pokazują i muszę zacząć patrzeć na siebie tak, jakbym była jakby dosłownie inną ja z inną osobą, ale to jestem cały czas ja sama. Takie trochę, wiecie, wyjście ze swojego ciała i spojrzenie na tę sytuację trochę z boku, że
ja sama siebie powinnam traktować tak jak przyjaciółkę. No z przyjaciółką chcę wychodzić, chcę z nią rozmawiać, chcę się z nią cieszyć. Jak ona ma problem, to jakby chcę z nią rozmawiać. Mam jakiś problem, to uciekam myślami po prostu od tego problemu, bo boję się z nim zmierzyć. I dzięki tej sytuacji zrozumiałam, że naprawdę muszę bardziej dbać o siebie. Dopóki nie zaryzykujesz, nie będzie ci się udawało na jakikolwiek, wiecie, segmentach, etapach życia. Jakby trzeba ryzykować i trzeba się tego uczyć. I tak jak powiedziałam wczoraj, że wywołało to we mnie pewien taki dreszczyk emocji, taki delikatny stres, bo było mi to nieznane. Ale już jest i mam wrażenie, że takie rzeczy pomogą mi bardziej zrozumieć siebie i to, kim jestem.